Hej, hej, czy ktoś to jeszcze pamięta? Cześć, manko, z tej strony Arolen i witam was w 15 odcinku Zagrar Simulatora 2011 na moim kanale. Pojęcie nie mam po jak długiej przerwie. Pojęcie nie mam, który to już jest comeback, ale jest. Co mnie skłoniło, żeby powrócić za grarem? Jak dobrze wiecie, tył w dół. Jak dobrze wiecie, trwa właśnie maraton filmowy. Dwa filmy dziennie. No coś sensownego trzeba nagrać, prawda? I uznałem, czemu nie Agrar? Bardzo dobrze wyglądała seria na moim kanale. Osobiście też mam do niej niesamowity sentyment. Także postanowiłem coś właśnie wykminić. Nie mogę jechać więcej niż 10, no tak, okej. Postanowiłem coś więcej takiego więc wykminić. Nakłonił mnie bardziej, jakby to powiedzieć, natchnił, o! Skłonił mnie do tego, skłoniła mnie do tego akcja Von Diego, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, że pokazał farminga 8 z Intraktora, czyli ogólnie coś, z czym po prostu każdy jakieś tam ma miłe wspomnienia. I mi się wydaje, że za Grarem na moim kanale także macie miłe wspomnienia, ja sam zresztą też, bo wielokrotnie mi przy tej grze odbijało, ale naprawdę bardzo miło to wspominam. Więc myślę, że będziecie zadowoleni. Oczywiście tutaj bugi mamy po raz kolejny. Cień jaśniejszy niż powierzchnia, niż faktura powierzchni. Ale to tam szczegół. To jest Agrar, jemu trzeba wybaczyć. Słuchajcie, mamy 2016 rok, w październiku, minie 6 lat od premiery Agrara 11, a ta gra nadal zakwyca swoim wyglądem. Nie wiem, jak oni to zrobili wtedy, pojęcia bladego nie mam, ale ta gra nadal jest najładniejszym symulatorem na rynku, mimo upływu tylu lat. To jest po prostu niesamowite. Bo ma swoje wymagania, to prawda, ale uważam, że przy tej grafice naprawdę to jest coś niesamowitego. Agrar 13 miał jeszcze większe wymagania, ale już to nie było to samo. To była bardzo przebudowany ten silnik Agrara, Insomnia. To już nie był ten klimat, natomiast klimat jedenastki jest po prostu do tej pory niesamowity. Wielokrotnie to mówiłem, pewnie kto pamięta starsze odcinki powie mi, że się powtarzam. Ale po prostu nie sposób mi nie wspomnieć o tym, gdy po raz kolejny powracam do tej gry. To jest jedyna gra, naprawdę, a grałem w swoim życiu sporo. Jedyna gra, do której tak chętnie tyle razy wracam. Owszem, jestem fanem dużych marek, takich jak Assassin's Creed na przykład. Do Assassin's Creed na przykład chętnie wracam do książek, natomiast do samych gier Agrar jest jedyną, do której tyle razy wracałem i mimo upływu czasu nadal tak dobrze się o niej wypowiadam. To jest po prostu niesamowite, dlatego jest mi naprawdę szkoda, że po zerwaniu współpracy z UIG Actalogic sam nie przejął motywu i jakby sam się nie wziął za swoją produkcję rolniczą. Naprawdę jest mi szkoda. Mówię to teraz jako, nie jako gracz nawet, ale jako osoba pracująca przy konkurencyjnym produkcie. Uważam, że świat symulatorów rolniczych naprawdę dużo stracił
gdy agrar przestał być produkowany. Ja wiem, że tu chodzi o błędy, o optymalizację i tak dalej, bo to było tragiczne, ale agrar wnosił naprawdę niesamowite takie powiewy świeżości do całego gatunku. Wiele rzeczy do tej pory nie ma w symulatorach, które są właśnie w tej grze. SF stara się być jakby po części takim duchowym następcą agrara. Zresztą ciągle naciskam zespół na to, żeby jak najbardziej się wzorowali na agrarze. Ale to jednak nie jest to samo. Inny silnik, inny zespół, inne pieniądze. Nie jest to samo. Jeszcze tutaj się odniosę, bo tak mnie natchnęło do tego, co wspomniałem, że szkoda, że Actalogic nie wziął się za swoją grę rolniczą. Nie wiem, możecie się ze mną nie zgadzać, macie prawo, niemniej jednak wydaje mi się osobiście, że Cattle and Crops jest robione albo wspierane przez Actalogica. Naprawdę. Może to się wydawać absurdem dla niektórych, ale dla mnie jest to naprawdę możliwe. No bo porównując grafikę Agrara 2013, przepraszam, jeśli mówię przez nos, ale mam katar niesamowity. O, jeszcze coś tam ktoś ode mnie chce. Dobra, nieważne. Patrząc i porównując grafikę Agrara 2013 do tego, co nam pokazałem właśnie w Cattle and Crops, do tego wyglądu, spójrzcie, czy nie zauważyliście podobieństwa. Ja osobiście podobieństwo widzę, może nie jakieś ogromne, ale podobieństwo widzę. I moim zdaniem Actalogic macza w palce w Cattle and Crops. I to by wyjaśniało też, dlaczego ciągle nie znamy nazwy producenta, który Cattle and Crops dewelopuje. Co tu mam na myśli? O Boże, ale mi nos zawaliło. Nie, muszę się wysmarkać. Dajcie mi chwilę. Muszę się wysmarkać. To jest tragedia. Okej, lepiej. Moim zdaniem, nie chcą, jeśli to naprawdę Actalogic cokolwiek ma wspólnego z tą grą, to moim zdaniem nie chcą się ujawnić. Dlaczego? Każdy wie, że jak odpalał Agrara, to miał trzy początkowe ekrany. UIG, Actalogic, Insomnia. Czyli trzy najważniejsze nazwy dotyczące produkcji Agrara. I ludzie mogą jeszcze pamiętać, z czym Actalogic był kojarzony. Możliwe, że chcą budować nową markę i jakby całkiem nowy PR, i do tego jest potrzebne działanie w ukryciu. Potem mogą, powiedzmy, już gdy będą wiedzieli, że gra jest naprawdę dobra, mogą wtedy ujawnić, nie wiem, że oni to Actalogic, albo po prostu się nie ujawnią w ogóle i zmienią nazwę studia, ale uznajmy, że się ujawnią i wtedy wiecie, Actalogic, o, co to będzie, nie? Rozsyłają kopie do recenzentów. Recenzenci mówią, no, genialna gra im wyszła, nie powtórzyli porażki Agrara, wreszcie się zrehabilitowali. No, to jest niesamowity marketing dla samego producenta, no bo cudowna reformacja, jeśli tak to mogę Aha, skończyło się. Dobra. Cudowna reformacja, jeśli tak to mogę nazwać. Tak naprawdę Actalogic nie miał nic wspólnego z tak słabym działaniem Agrara, bo tam warunki dyktowało UIG. No ale wiecie, mamy tutaj niesamowity PR w związku z tym. Naprawdę, wiecie, recenzenci piszą, no udało im się to i tak dalej, i tak dalej. I potem jakby ludzie zmieniają zdanie o nich, że możliwe, że dowiedzą się prawdy, którą ja staram się propagować, ale średnio mi to idzie. Boże, co z tymi cieniami? Aż muszę to sprawdzić. I wtedy poniekąd mamy... O kurde, telefon dzwonił. Najpierw mój nos, potem telefon. Ciekawe, co jeszcze mnie bije z rytmu.
Widzę, że nam się tu ustawienia pokasowały troszkę. O, teraz jest ok. Wow, ale mi klatki spadły. Tego się nie spodziewałem kompletnie. To co? W takim razie damy jeszcze w ten sposób. Się nie powinny. No, mamy normalne cienie i w miarę normalną płynność. Już zapomniałem, jaki agrar jest wymagający. No nie, cienie mi zginęły znowu, nie wierzę w to. Dobra, nieważne. Będziemy grać sobie na jasnych cieniach. Dobrze, co my tu mamy? Napełnij narzędzie. Gryka. Grykę sobie tam sialiśmy, bo zapamiętałem. Także grykę sobie zasiejemy, tylko które pole ja siałem? Chyba tamto po prawo. Czy sobie zasiejemy. No, wracając do tamtego tematu. Możecie uznać, że to jest jakaś teoria spiskowa, że to nie ma sensu, a dla mnie to ma sens i to niesamowity. Przedstawiłem wszystko, co według mnie ma wpływ na to, że tak to wygląda i to naprawdę ma sens. No bo wiecie, czemu tu znowu? Były już normalne cienie, ech. Actalogic nie chce się teraz pokazywać. Pokaże się potem. I jeśli gra naprawdę będzie dobra, mają niesamowity marketing. Bo wreszcie wreszcie ludzie przyznają, że Agrar był agrarem, ale oni potrafią robić dobre gry. I szczerze mówiąc, Jeśli tak właśnie nie będzie, jeśli to nie jest Actalogic, troszkę się zawiodę. Nie ze względu na to, że jakaś ta moja teoria spiskowa poległa, tylko ze względu na to, że liczę właśnie, że Actalogic wróci. A wróci i pokaże, jak zrobić naprawdę dobry farmerski symulator. Dla mnie to jest naprawdę ważne, bo od 2011 roku, od kwietnia 2011 roku jestem związany z agrarem. Wtedy zaczęła się moja przygoda z ogólnie rolnictwem na takim troszkę innym, wirtualnym rolnictwem, na troszkę innym poziomie aniżeli samogranie. Dlatego sam Actalogic jest mi naprawdę bliski. Agrar jest mi bardzo bliski. I chciałbym ujrzeć takiego prawdziwe wcielenie agrara wykonane przez Actalogica. Pod inną nazwą, nie ma to znaczenia dla mnie, nazwa kompletnie. Jeśli tylko ujrzę Insomnię albo poznam, że to jest Insomnia pod inną nazwą, będę skakał jak dziecko. Naprawdę, mówię to otwarcie, będę skakał jak dziecko i możliwe, że będę tą grę promował jeszcze bardziej niż naszego symulatora farmy. Nie mam w żadnej umowie zapisane, że muszę promować SF-a. Co prawda mogę na YouTube promować, ale jeśli dojdzie do tego, że Cattle & Crafts będzie naprawdę dobrą grą, jeszcze bardziej, jeszcze więcej siły i serca włożę w pracę nad SF-em. Wiem, że to brzmi kuriozalnie, bo powinienem cały czas to robić, ale tu chodzi w takim innym kontekście. Wiecie, że wtedy chyba, nie wiem, sportowcy czy jakieś osoby głodne sukcesu powinny wiedzieć, o czym ja mówię, bo gdy mamy jakiś tam, nazwijmy to sukcesem, ja wiem, że to nie jest sukces, ale nazwijmy to umownie sukcesem. Gdy mamy jakiś tam sukces, mamy ochotę to ciągnąć dalej, mamy ochotę wszystko poprawiać i jakby stawać się jeszcze lepszymi, ale gdy przegramy, zostaniemy podrażnieni, to nasza psychika działa w taki sposób, że po prostu wtedy budzi się w nas jakby takie drugie wcielenie. Przynajmniej ja tak mam i chyba u sportowcy też tak mają, bo słyszę o takich odpowiedziach właśnie wśród zawodowców. Także jeśli Cattle & Crafts będzie dobrą grą, to wyjdzie to każdemu z nas na dobre. To by było chyba na tyle na dzisiaj. Taką puentą ładną to
skończę. Został nam jeszcze jeden przejazd, ale muszę się spieszyć, żeby odcinek zdążyć wrzucić na 16. Także to sobie dokończysz poza odcinkiem. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że seria wam się, że powrót serii wam się spodoba, że jesteście zadowoleni. Trzymajcie się. Cześć.